Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym będziemy jeździć Jeepem Cherokee XJ i nie wiem, czy mogę mówić Cherokee, bo to jest chyba to jakieś tam cultural appropriation, czy jakoś tak, że to tak nie wolno. Jest to jeden z najważniejszych samochodów w historii motoryzacji, jedno z najważniejszych dokonań Jeepa w ogóle i wóz, który na dobrą sprawę zapoczątkował erę współczesnych SUV-ów, który w ogóle dał wzorzec do tworzenia SUV-ów. Jest to niezwykłe dokonanie AMC, które było najmniejszym z amerykańskich producentów samochodów, więc musiało konkurować pomysłowością i w tej sytuacji naprawdę im się to udało. Wprowadzony na rynek w 1984 XJ miał historię sięgającą dużo, dużo wcześniej. Zaczęło się od Wagoneera, nie jestem pewien, jak się to powinno czytać, natomiast pierwszy Cherokee to tak naprawdę była wersja dwudrzwiowa właśnie Wagoneera wprowadzona na początku lat, czy tam w połowie lat 70. I teraz tak, XJ to było coś zupełnie nowego. Coś, co było tak naprawdę nową koncepcją. Przede wszystkim po raz pierwszy wśród amerykańskich aut 4x4 wprowadzono nadwozie samonośne. Oczywiście to było nadwozie samonośne wywodzące się z nadwozia ramowego, z taką ramą drabiniastą wspawaną w nadwozie samonośne. Natomiast miało to bardzo wiele zalet i było czymś zupełnie nowym. Co ważne, był to też pierwszy zupełnie nowy samochód w linii tych Wagoneer i XJ i w ogóle nowy Jeep od 60 bodajże 3, kiedy wszedł właśnie poprzedni Wagoneer. No i teraz, co ciekawe, ten samochód wyznaczył trendy, ponieważ dzięki temu, że był samonośny, to pomijając ogólną wygodę, mógł być mniejszy od takiego typowego amerykańskiego 4x4, ale mieć tyle samo miejsca w środku. Dzięki temu okazało się, że ten wóz podbiera klientów na kombiaki. Po prostu ludzie zamiast kupować kombiaki stwierdzali, że wolą dopłacić i wziąć takie 4x4, co może i pojechać w pole, i do kościoła. Ale to nie był koniec innowacji w przypadku tego samochodu, ponieważ przy okazji jego produkcji i tworzenia AMC jako pierwsze w branży wprowadziło PLM, czyli Product Life Management. No ogólnie chodziło o pełną integrację procesu zarówno stworzenia auta, jak i jego produkcji i jakby ogarniania serwisów i tak dalej. Bardzo ważnym elementem było to, że mieli centralną bazę danych inżynieryjnych, dzięki czemu nie trzeba było pewnych rzeczy robić po kilka razy w oddzielnych, powiedzmy, biurach, co znacząco obniżyło koszty. Co lepsze, XJ stworzył też kilka innych, powiedzmy, ścieżek, którymi poszły potem inne auta. Otóż wobec bardzo dobrej sprzedaży i tego, że zauważono, że tak naprawdę Jeep XJ, Cherokee XJ, podbiera klientów na zwykłe auta, to stwierdzili, że to można zrobić już w ogóle zupełnie cywilną wersję z napędem na jedną oś, która będzie tańsza i jakby bez przedniego mostu. I to też się udało, to się też sprzedawało i to było zupełnie jak dzisiejsze gówniane SUV-y. W ogóle ja wiem, że ludzie je lubią, bo są duże i praktyczne. I w ogóle nie, to nie jest tak, że robią dokładnie to samo, co kombi, tylko palą więcej. No ale wiecie, realizują atawistyczne potrzeby bycia większym od innych ludzi, zapewniając albo bezpieczeństwo, albo poczucie dominacji. A ekologia? Chuj z nią. Jest przydatna, jeśli można z niej korzystając opierdolić chlejącego 12 litrów dwutonowego potwora, a małe auto miejskie z motorem 1.0 jest oczywiście nieekologiczne, bo jest stare, choć i tak emituje mniej spalin niż obsrany wielki SUV do kompensowania niedostatków wielkości siura właściciela. I żeby było jasne, kompensacja wielkości siura jest super. Ja na przykład lubię amerykańskie full-size sedany z absurdalnie wielkimi silnikami. Ale jak ktoś robi mastodonta i nazywa go ekologicznym, to wyjebuje mi żynadometr. Ale wróćmy do XJ-a, który jeszcze w większości wersji trzymał się oryginalnej idei SUV-a, czyli właśnie wozu i do kościoła, i na ryby, z prawdziwym prześwitem, a nie 10 centów. 4x4, ale i tak jak w tym egzemplarzu, fajnym wyposażeniem i dobrym komfortem, to też tam było obecne. I to pomimo zastosowania typowo terenowych, sztywnych osi i resorów z tyłu. A nie jak teraz, 10 cm prześwitu, niezależny zawias, i problem z wysokim krawężnikiem, ale nazywa się SUV, bo jest nadmuchanym kombi. Tak czy siak, XJ powstawał od 1983 do 2001 roku, ale to nie był koniec. W Chinach powstawał w dziwnych wydaniach aż do 2014. I fajna była zwłaszcza ostatnia wersja z silnikami Nissana, która była w ogóle pod chyba joint venture Daimler Chrysler.
ale w ogóle to też były właśnie krzyżówki, tak jest, to te silniki Nissana. No i poza tym najlepsze było tak, był oferowany Jeep XJ w Europie. Pojawił się pod koniec lat 80. i był jako Renault Jeep Cherokee XJ. I co lepsze, powstawały też wersje z dieslem Douvrin, czy jakoś tak to się czyta. No dobra, a jak ten Cherokee XJ wygląda? No trzeba powiedzieć, że chłopaki z Jeepa tutaj zrobili rzeczy. Przede wszystkim Cherokee XJ był dużo mniejszy od Wranglera, z którego się dawniej wywodził. W efekcie ten wóz wygląda masywnie, choć wcale nie jest ogromny. Jak na amerykańskie standardy, to można by powiedzieć, że jest dość mały. Stylizacja jak na początek lat 80., no dość zachowawcza. Choć świat powoli zmierzał w stronę obłości, Jeep postawił na pudełkowatą tradycję. Jednak pomimo tego stworzył kształt SUV-a, który pomimo fikuśnych zmian tak naprawdę jest obowiązującym do dziś. Ale dobra, zostawmy paskudne współczesne SUV-y i zajmijmy się bardzo fajnym XJ-em. Otóż to jest po prostu zajebiście ładnie zaprojektowany samochód. Może i pudełko bez specjalnych dodatków, ale jak ono dobrze robi. I ten grill, który dla mnie trochę nawiązuje do Willisa z tymi poprzecznymi, z tymi pionowymi, grubymi żebrami, te mocarne zderzaki, cała ta pudełkowość, mało dodatków poza napisami Limited, ten fioletowy kolor, wysoki prześwit. Generalnie wygląda jak po prostu jak bardzo ucywilizowana rasowa terenówka. Połączenie wszystkiego co najlepsze, czyli trochę cywilizacji, ale też trochę rasowości. Poliftowy Jeep Cherokee to już jest tak pełną mordą w środku SUV. SUV w rozumieniu współczesnym. Czyli co to oznacza? Czyli osobówka, najczęściej najlepiej oczywiście w takim klasycznym SUV-ie, w miarę ekskluzywna, zwłaszcza, że jest to tutaj wersja Limited, czyli taka topowa, która zastąpiła Wagonira, czy jak tam się to czyta. No i tutaj mamy właśnie takie bananowo-beżowe skóry, no może bananowe, trochę za ciemne na bananowe, ale takie beżowe, ekri, kurwa, nie znam się jakby na tych kolorach, nie wiem, przyłożę rękę, podobno ekri to jest kolor skóry, no to nie jest kolor skóry. Nie wiem. Teraz tak, przyglądając się temu autu, pierwsze co zobaczymy, deska rozdzielcza, bardzo amerykański styl. Mamy 90 lata, późne 90 lata, produkowano go do 2001. To wprowadzono tą deskę w 97. I co jest charakterystyczne dla amerykańskich aut? Bardzo długo stosowano tą taką jakby ściętą w dół deskę. No tu troszeczkę się wyokrągliła, ale nadal jest bardzo kwadratowa. To jest takie typowo amerykańskie rozwiązanie. Konsola środkowa nie jest nijak obrócona, jest idealnie na środku. No i cóż, no, czy mogę powiedzieć, że to jest jakieś piękne, fajne, nie wiem, jest po prostu amerykańskie. I to jest takie bardzo, bardzo staroświeckie rozwiązanie. Teraz tak, konsola środkowa również jest staroświecka, a dodano to charakterystyczne drewno. Nie wiem w ogóle, dlaczego w latach 90. od takiego ładnego, naturalnego drewna przeszło się w stronę tych takich dekorów, które mają być takie, jakieś takie wielokolorowe, faliste. Nie wiem, wygląda to tandetnie. Nawet jeśli to jest prawdziwe drewno, w ogóle mi one nie leżą. No ale nieważne. A no i oczywiście, byłbym zapomniał, ta skórzana tapicera wszędzie. Ona trochę rozjaśnia to wnętrze i to akurat na plus. Swoją drogą jeszcze taka ciekawostka. Jak już tutaj jesteśmy, bardzo często stosuje się ciemne słupki i jasną podsufitkę. Tutaj o dziwo zastosowano jasne słupki, jasną podsufitkę. Natomiast zapytacie mnie, na przykład, dlaczego nawet w czarnej tapicerce stosuje się jasne podsufitki? Nie zapytacie, ale przypomniała mi się ta ciekawostka, więc ją wam opowiem. Otóż, dowiedziałem się od kogoś, kto tam się zajmuje, znaczy to tak naprawdę trzecia woda po kisielu. Ktoś mi powiedział, że ktoś, kto się zajmuje designem, powiedział, że dlatego się stosuje jasne podsufitki, że czarne jakby pochłaniając światło sprawiłyby, że samochód wydawałby się dużo niższy w środku. Jak się siedzi z tyłu? Po pierwsze, otwór drzwiowy tutaj, żeby wsiadać, mam wrażenie, że jest kurwa dla karłów, bo zmieszczenie się, żeby tu wysiąść, no jest to jedno z najbardziej niewygodnych rzeczy, jakie można zrobić, zwłaszcza, że jest bardzo wysoko, więc trzeba wysiadać jak popierdolony. I teraz spróbujmy wsiąść z powrotem. Dla porównania, moja stopa versus otwór drzwiowy u dołu, zobaczcie. No i teraz próbujemy wejść. Tu mam kolano i dupa już mi się zaczyna zapierać o nadkole, trzeba się jakoś kurwa wsunąć tutaj, włożyć to pomiędzy drzwi a słupek, kurwa, wczołgać, przewrócić. O kurwa, no dobrze, ale przynajmniej mogę zrobić test leżenia samemu ze sobą, bo jak już się przewróciłem wsiadając. No więc jeśli chodzi o leżenie samemu ze sobą, nie jest tu bardzo szeroko, trzeba robić to w pozycji na scyzoryk. Kiedy już usiądziemy, jest dużo lepiej niż z wsiadaniem, ponieważ mam dużo miejsca na głowę. Na nogi mam zupełnie akceptowalnie, aczkolwiek muszę tutaj uprawiać taki manspreading, to jest takie ładne słowo nowe,
Chodzi o to, że jak nie lubicie sobie zgnieść jaj i siedzicie tak, to znaczy, że robicie manspreading i to jest niedobre. Podobno, tak słyszałem. Dobra, ale tak do rzeczy. Jeśli bym chciał siedzieć prosto, to wbiłem się kolanami w plecy kierowcy. Rewelacji nie ma. Siedzisz tu zdecydowanie wyżej niż z przodu. Jest jakby naprawdę już tak luksusowo. Myślicie sobie, że wsiadacie do tutaj terenówki, ale to już są późne lata 90. Tu już trzeba robić prestiżowe rzeczy, aczkolwiek przynajmniej w przeciwieństwie do współczesnych SUV-ów, które są naprawdę przerośniętymi, wielgachnymi, zwykłymi osobówkami, które mają zdolności terenowe porównywalne do mnie po wywaleniu 1,5 litra i czołganiu się do domu. Dobra, nie wywalę tyle, ale porównywalne do mnie po wywaleniu 0,7, przewróceniu się i czołganiu do domu. Chociaż nie wiem, bo wtedy mój napęd na 4x4 jest stały i prawdziwy, a w tych współczesnych nie zawsze, no ale nieważne. To jest prawdziwy SUV, z zewnątrz terenówka, w środku prestiżowo. Po czym poznać, że mamy do czynienia z samochodem amerykańskim? No więc w samochodzie włoskim nie opisaliby wam absolutnie żadnego przycisku i żaden przycisk nie miałby sensu. Tu dla odmiany opisany jest absolutnie każdy, włącznie z tym systemem audio, swoją drogą takim całkiem niezłym. Tutaj tu są po europejsku przyciski bez podpisów i to z grafikami praktycznie identycznymi jak w Fiatach na przykład, albo Polonezach. Ale poza tym, proszę bardzo, mamy na przykład podpisy, jak obsługiwać napędy, czyli mamy, proszę bardzo, napęd na jedną oś, częściowy napęd na cztery, prawdopodobnie sterowany elektronicznie, to jeszcze sprawdzę, ale po prostu kiedy utraci przyczepność, to może dołączać sobie drugą oś, stały napęd na cztery, rozłączenie napędów i tutaj z reduktorem. Także jest to poważna, że tak powiem, jazda terenowa jest tym możliwa. Znaczy poważna, jak go porobicie, to jest poważna, jak nie, no to po prostu poradzi sobie w jakimś tam terenie. No i też zestaw przyrządów wskazuje na to, że jednak mamy tutaj nadal te ambicje takie prawdziwie terenowe, a nie jakieś takie pierdolenie. Czyli mamy po pierwsze ładowanie akumulatora na wypadek, gdyby miało wyjść na spacer. To paliwo, to wiadomo, obroty i tak dalej. Prędkościomierz i też mamy ciśnienie oleju, żebyśmy wiedzieli, co się tam dzieje z silnikiem, temperatura to standardowo, także to dodatkowe ładowanie i ciśnienie oleju, powiedzmy, że też daje nam jakieś poczucie, że coś tu ma być takie poważniejsze niż zwykła osobówka. Teraz tak, no i też w ogóle w latach 90. późnych wskaźnik ładowania oraz wskaźnik ciśnienia oleju to były rzeczy już zdecydowanie na wymarciu. I teraz tak, charakterystyczne dla amerykańskich fur, taki grzybek od włączania świateł, bardzo stare rozwiązanie, które w amerykańskich furach przeżyło bardzo długo. Drugie takie rozwiązanie, bardzo General Motors i ogólnie samochody amerykańskie, a chociaż nie tylko, bo występowało na przykład w starszych Oplach. Otóż stacyjka, jak jest rozwiązana stacyjka? Chwila, wygrzebie kluczyk. Otóż, poza normalnymi trzema pozycjami do odpalania, tak? Czyli zapłon i zaraz rozruch, a tutaj zero. Mamy jeszcze jedną dodatkową pozycję, w której możemy sobie słuchać radia bez odpalania. Mamy zasilanie, ale bez ryzyka, że przekręcimy do przodu i samochód nam odpali. Taka pozycja do słuchania radia na przykład. Generalnie wnętrze tego auta jest sympatyczne. Dupy nie urywa, ale naprawdę spoko się tu siedzi. Może poza tą kierownicą, która... Ta narość tutaj wielka jest jakaś taka... brzydka. Tak, to jest nagranie jeszcze ze starych testów w starym stylu sprzed roku, co właśnie chcieliście i że one niby są takie super, ta widać po preludzie, jak się bardzo miernie kliknęła pomimo świetnych komentarzy. Spokojnie wrócą vlogi czwartkowe, chyba w następny powinien być vlog i jeszcze w następny ostatni stary materiał pójdzie, który jest już w ogóle wybitny. Tak czy siak, lecimy dalej z tym odcinkiem. Co do mechaniki, mamy tu pod maską 4.0, czyli rzędową szóstkę konstrukcji AMC. Miał pomimo dużej pojemności tylko nieco ponad 190 koni, choć jak na Amerykę to i tak niezły wynik. Zasilany wtryskiem, ale tak naprawdę był staromodnym motorem OHV z zaworami w głowicy i wałkiem rozrządu w bloku. Ale znany był ze świetnej wytrzymałości. Wprowadzony w 86 wariant 4.0 albo 87 był jednym z czterech silników AMC, które produkowano dalej po przejęciu AMC przez Chryslera. Tak był dobry. Po prostu solidna, niewysilona, staromodna jednostka. Świetna sprawa, która razem z resztą przemyślanej konstrukcji tego auta, w tym przednim zawieszeniem z bodaj czterema drążkami i welwachaczami, dawało technicznie naprawdę dobry wóz łączący starodawne rozwiązania z nowymi w odpowiedniej proporcji, by osiągnąć mega wytrzymały i komfortowy efekt końcowy. No dobra, jak się jeździ Jeepem Cherokee XJ-em po liftem, po lesie,
w towarzystwie beżowych skór, ale jednak gdzieś w dupie na słupie, w miejscu, w którym zwykłą osobówką mogłoby jako tako, to zacząłbym od tego, że pomijając to, że jego zdolności terenowe mają nic wspólnego ze współczesnym SUV-em, bo tutaj faktycznie na takiej dziurze to on sobie nie zawiśnie, tylko sobie przez nią przejedzie jak chce i ma faktyczny napęd na 4, a nie jakieś gówno typu 4WD, które tylko udaje, że jest prawdziwym napędem. Ma sztywne mosty, więc tak de facto to, po czym jedziemy, to jest jak najprostsza możliwa zabawa dla tego samochodu. Ale przy tym, pomimo tego, że jest w stanie coś zrobić w terenie, to on nadal w tym lesie jest wygodny. Znaczy on tak przyjemnie kurwa buja, ale w zasadzie to prawie można by ustawiać pasjansa jadąc po tych dziurach. No dobra, może przesadzam, bo jednak się trochę buja. Ale po prostu nadal jest wygodny, nie rzuca jak, nie wiem, jakiś UAZ albo inne tego typu wspaniałe pojazdy. O, tutaj jest takie dziursko, ciekawe, czy coś przytrzemy, czy nie? Pewnie nie. O, i cyk, fuch, nawet tam widać jakieś zabudowania. No i to jest wspaniałe w tym aucie, że niby się tarabanimy po lesie, ale dalej on tak tłumi sobie te nierówności. Także w środku nadal jest przyjemnie, wygodnie, cieplutko i jeszcze co ciekawe, cicho. Ani ten silnik, ani te napędy nie hałasują nadmiernie. Dobra, w tą gałąź to może nie, żeby go nie porysować. Jest to w sumie na tyle spokojnie podczas jazdy po tych takich wertepach, że mogę już zacząć opowiadać coś więcej o reszcie tego auta. Po pierwsze, pozycja za kierownicą. Siedzi się oczywiście bardzo wysoko, jak przystało na SUV-a. Względnie po prostu SUV-a terenówkę. Siedzi się też całkiem wygodnie. Jedyne, do czego mógłbym się przywalić, aczkolwiek to można chyba poprawić regulacją. A, o, wysokość kierownicy. No ja wolę wyżej. No dobrze, także pozycja za kierownicą jest zupełnie przyzwoita, pomimo tego, że siedzimy trochę jak na krzesełku bardziej niż jak na fotelu, to jednak ta odległość do pedałów, do kierownicy, to wszystko da się ustawić tak, że jest naprawdę wygodnie. Można się nawet w tym lesie rozwalić, tak jak tutaj, o, Emir Pasza, proszę bardzo, jedną ręką sobie sterujemy, prawa sobie leży na podłokietniku. Naprawdę wygodne auto, przyjemne, fajne i zaskakująco ciche i przypominające osobówkę pomimo jazdy po wertepach. I teraz chyba muszę wyłączyć, żeby rozkminić, co ja mam zrobić dalej, bo zaraz wyjedziemy na jakieś pole. No dobra, to tyle z tego jechania po lesie. Przełączymy sobie na napęd na tył. Podobno można to tutaj robić w czasie jazdy. Cyk. Żeby nie zużywać bez sensu napędu. I teraz, jak się jeździ... Puszczę tylko tego Golfa Jeepem XJ-em. A dokładniej Cherokee generacji XJ na zwykłej drodze. To dopóki nie mamy jeszcze zabudowanego, to najpierw sprawdźmy, jak on odchodzi. No, jest całkiem sensownie z tego 4.0. Oczywiście, może nie jest tak, że on jakoś urywa dupę tym przyspieszeniem, wgniata absolutnie fotel, ale czuć, że ma z czego ciągnąć. Ten automat też ma taką charakterystykę raczej bardzo amerykańską. Co to oznacza? Oznacza to, że oczywiście on przyspieszy, ale jest taki nieco ospały, trochę wolniej sobie zrzuci ten bieg, tak trochę przytłumi ten silnik, ale z drugiej strony jest bardzo komfortowy. To jest w ogóle chyba najczęściej powtarzane przeze mnie przymiotnik, jeśli chodzi o tego Jeepa. On jest po prostu zajebiście komfortowy. I to niezależnie, czy jedziesz po lesie, czy jedziesz właśnie teraz tak jak ja po asfalcie. On cały czas jest bardzo, bardzo przyjemniutki, taki dość cichy, trochę hałasują opony, bo one są terenowe, ale sam samochód jest naprawdę dobrze wyciszony, wygodny. Oczywiście czuć, że jest wysoki, więc te bujnięcia na nierównościach są trochę większe niż w osobówce. Po prostu skok zawieszenia jest większy. Ale to nie jest auto, które jedzie jakoś niepewnie. Nim normalnie można sobie spokojnie jechać po drodze, bez jakiegoś takiego tańczenia, jak w takich pomodzonych terenówkach, bez stabilizatorów i tak dalej. Nie, to normalnie się nadaje do jazdy po ulicy, czy nawet po drodze szybkiego ruchu. Czyli jest tym, czym SUV-y były tak naprawdę w początku swojego istnienia. Czyli autem, którym wjedziesz w teren, może nie jakiś super ciężki, dopóki go oczywiście nie przerobisz, może nie nadaje się do topienia, no bo ma jasne wnętrze i tak dalej, ale nie ma problemu, żeby pojechać, nie wiem, na ryby, na biwak, a potem pojechać na autostradę i to wszystko zrobić w naprawdę fajnym komforcie, w ciszy i tak dalej, czyli połączyć po prostu elementy osobówki z elementami terenówki. Tutaj to się naprawdę udało, to jest naprawdę sympatyczny, fajny samochód. No i te 4 litry, one fajnie też brzmią. Nie słychać ich za głośno, ale naprawdę sam ich dźwięk jest już taki, że aż chce się tym samochodem jechać.
pierdoliłem głupoty z tym, że to jest skrzynia amerykańska, skrzynia jest japońska, a teraz mamy akurat kawałek poza zabudowanym, na którym możemy sobie zobaczyć, jak ona pójdzie z zera, jak się depnie naprawdę w podłogę. No dobra, 90 to jest koniec legalnej pieśni. No i podtrzymuję, może jest japońska, ale jest dość ospała. W sensie, oczywiście to jest ciężkie auto, 195 koni, to nie jest jakiś kosmos na tak duży samochód, ale nadal mam wrażenie, że jednak jest trochę zduszony ten silnik przez tą skrzynię. To nie są jakieś super szybkie zmiany biegów, to jest konwencjonalny automat, więc też nie należy się spodziewać jakichś ogromnych cudów. Jedna może wada, którą tutaj zauważył, jest taka, że ten samochód mimo wszystko on nie porywa. On spełnia swoje zadania bardzo fajnie, jest bardzo komfortowy, ale on też, zwłaszcza z tym automatem, nie zachęca do niczego poza byciem takim 40-50-letnim grzybem, który kupił ten samochód głównie po to, żeby wygodnie pojechać na ryby i sobie odpocząć. To nie jest samochód, który zachęca do jakiejś bardziej emocjonującej jazdy, czy czegoś w tym stylu. Amerykańskie auta generalnie od mniej więcej od momentu kryzysu paliwowego zaczęły być bardzo grzybowe i miały ku temu bardzo ważny powód. Mianowicie w pewnym momencie i tak zauważyli amerykańscy producenci, że w większości ich auta kupują ludzie w średnim wieku i starsi, więc do nich też te auta były adresowane, ludzie przyzwyczajeni do produktów tak zwanych krajowych. Także stąd można poczuć tą taką lekką, spokojną starość w tym aucie, przynajmniej dopóki ono jest w wersji fabrycznej. No i jeszcze jedna rzecz, do której mogę się przypierdolić. Otóż fascynujące, absolutnie fascynujące jest kurwa to, że ten samochód mniej rzuca w lesie na zajebistych nierównościach niż teraz na tej wiejskiej nierównej drodze. Przecież to jest asfalt, te nierówności są mniejsze i dużo mocniej je kurwa czuć niż te w lesie. No ale to jest właśnie ten rodowód taki jednak z terenówki. Generalnie w dużym skrócie bardzo, bardzo spoko samochód. I w sumie jestem pozytywnie zaskoczony, bo nigdy nie byłem wielkim fanem terenówek. Jakoś nie jarają mnie nadmiernie. Ale to jest naprawdę sympatyczna rzecz. Naprawdę sympatyczna rzecz. No i cóż, no i to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. No i tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku.